To na paczka w marcu 2021 to paczka od Olimpiku. Narzędzie zbrodni, widoczne. Pakowanie takie miękkie, spójrzcie. Chociaż paczka jest ciężka. Nie wiem, czy słyszycie, ale komiksy się przewracają tam. O! Nawet wystaje. Patrzcie, co uciec. Nie uciekaj. Nie. Zostań tam jeszcze. Delikatnie trzeba przyciąć to od spodu raczej. O, właśnie. Dlaczego to tak ucieka? Kto nam tak ucieka? A to Miss Marvel nam ucieka. Patrzcie, to już 9 tom. Ale chudzinka. Deadpoole były takie chude. Rozbieramy. To naga. Co tu mamy? Jest. Mrs. Marvel, to 9. Teenage Wasteland. Chudzinka. Teen drama z superbohaterami. Z sznytem islamskim. Miss Marvel. A zarazem jeszcze od pani Gwendolyn Wilson. Wyjątkowy imię Gwendolyn. Parę dodatków. Tak, przyjrzymy sobie, co to wygląda. Nie będę zdradzał, co i dalej. No spójrzcie, o, co się dzieje. Cudr, coraz więcej. Rzeczy na tym tomie. Tak to wygląda. Jest Marvel. Co my tam dalej? Sięgamy. O, a to ciekawostka. Dawnictwo. Team of Comics. Naklejka sceną. Tam nie słyszałem tego. Nie wiedziałem raczej tego. Joanna Karpowicz, Anubis in Places, Anubis różnych, to jest artbook, ciudobite, forma trochę, o spójrz na format przy okazji, to wygląda, mamy do Miss Marvel, jest artbook, forma FA, dedykacją do ojca, Anubis w różnych miejscach, o. Podoba mi się ta sama idea tego artbooka, zrobienia tej powieści. No sobie zamówiłem. Jestem bardzo ciekaw. No, też polecam, bo rysunki są naprawdę fajne. Już trochę kosztują. Piękno zawsze kosztuje. No jest ładny papier. Jest całkiem dobrze wydane. Przy okazji na zeszłym roku na MFC był wywiad z panią Joanną Karpowicz, słuchałem go sobie i to mnie ostatecznie przekonało. Idziemy dalej. Nasza paczka kryje. Grubasek. O, ale co to jest? Epic Collection Spider-Man. Ostatni łowy Cravena. Wszyscy na to czekaliśmy. Twarda oprawa. Rozmiarami to przypomina BBBO. No właśnie, co z tym otwieraniem? Macie jakieś sposoby? Jestem ciekaw właśnie. O, jest zawartość tej epiki. Możecie sobie podejrzeć. To sobie znaleźliśmy. Przy okazji, świat komiksu dał sobie ikonki Facebooka i Instagrama, jak są. Na końcu od razu pójdziemy, bo chcę zobaczyć coś dalej. Co będzie dalej. I będzie to Venom. Epic Collection Venom. Zawartość. Jaki zapach tuszu drukarskiego. O, jaką uwielbiam. Oto się tu nie znana, bo to już wielkie kolekcje komiksów Marvela, to jest znacznie więcej. Ach, nadzieczytane. Jaki grubasek. Dobrze, że w dłoni. Okładka. Są odblaski. No pojączek nawet jest. A, pięknie. Ale nadal matowa. O, to jest podzianka. Tego jeszcze nie grali. To się błyszczy. Rysunek. No, zbliż się. Taki i rocznikami. Ciekawostka. Ej, co w tym kartonie jeszcze mam? Co mam w tym kartonie? I co? Na to czekałem wielu lat. Nie czytałem tego nigdy. Przyznam się szczerze. Ale słyszałem, że jest bardzo, bardzo dobre. Jeszcze nawet widziałem filmik na wideo od Kajutex. 3 minuty o. Tak naprawdę nigdy te 3 minuty nie występują, tylko zawsze więcej. O, delikatnie, to jest synek obwoda. Obwoluta. Kingdom Come.
Marka Wade'a i Alexa Rossa, który szukuje posęgowe rysunki. Aaa, oto Ritty ton drugi. Tak, spójrzcie. To są te słynne posągowe, piękne rysunki Alexa Rossa. Gdzieś krążyły ostatnio memy w internecie o tym, jak rysował wcześniej. Się nauczył. Niesamowite są te rysunki, uwielbiam je. Są posągowe, faktycznie. Ale piękne, są faktycznie, każda ma też artystyczna wizja jego jest zachowana, to niesamowite. A spójrzcie, że dodatków jest, o! Wow! Tyle dodatków. Nie pokażę wam, przecimy tylko. Ale pięknie. O, i teksty trochę kolorowo, oryginalne wydania, okładki, ewolucja, plansze stare. Niesamowite. Dwie czarne strony. King and Cam, fascynacja na blogu, miesiąca marzec, ostatnie łowy Cravena. Filmplaces Joanny Karpowicz i Miss Marvel Teenage Wasteland. Dziękuję za uwagę. Ta paczka przyszła od wydawnictwa Labrum. Zgodnie z tym, co nam obiecali przy okazji pisania dwóch postów na Facebooku. Pierwszy był Michała, drugi mój. Odnośnie błędów, które znajdowały się w relaksie. Może 32, przyszedł do nas numer 33. Pewnie się domyślacie, na Facebooku ponownie pojawi się wpis z tego, czy błędy istnieją, czy nie istnieją. No niestety wszyscy na to czekają, na ten sygnał właśnie, czy są błędy, czy nie są błędy. Tu dużo dobra jest opowiedziane przy okazji w tym komiksie, w tym magazynie, bo to jest magazyn. Tego się nie spodziewałem. Dostałem obie wersje okładkowe. Wow. To ja jestem przymile zaskoczony. Niesamowite, aż... O, nie miałem. Tego kompletnie było w planach. Ale jaja. Dziękuję wydawnictwu Labrum. Wow. To naprawdę prezent. Jak miło z jej strony. W okazji można porównać te dwie edycje. Poza kładką to się niczym nie różni. Na pewno się nie różni niczym poza kładką. Ale jestem w szoku. Może jakieś rozdanie zrobimy znowu, co? Spójrzcie, dwie różne okładki. To jest dosyć duże. Duży magazyn. W miękkiej oprawie. Oczywiście z... O, spójrzcie na spis treści, oczywiście w prawa jest ciut twardsza niż strony, ale to jest magazyn. Ale ładnie pachnie, farba drukarska. Dalsza część losu Conana. Boże, Conan jest najpiękniejszą chyba z tego wszystkiego odpowiedzią. O, spójrzcie. Quintus, Texas, Jackson, wszystkie oczywiście dalsze części opowieści z numeru 32. Tylko szkoda, przerzucę sobie. Czemu będą się pewnąć tego Jerzy Jerzego? Łowca snów nowy jest. Pewnie Jerzy Jerzy... A nie! Jerzy Jerzy jest na sam koniec. Spójrzcie. Jest! Pięknie to wygląda. Obie wersje. Spójrzcie. Niesamowite. Ale jestem pod wrażeniem. Tak wyglądają dwie wersje. Chcę sobie co kupić. Jedną lub obie. Czy to się odbiło, widzę w transporcie albo rozpakowania. To osobiście nie przeszkadza, bo liczy na zawartość. Ale moja niespodzianka. Dziękuję jeszcze raz wydawnictwu. Ta to mniej więcej wygląda. Więcej szczegółów będzie w opisie na Facebooku. Cześć kotek, miałki jestem na koniec. Przyszła paczka od Egmont, więc czas się do niej zabrać. Nóż gotowy, paczka czeka. Zawieramy się, ale spójrzcie, to zapakowano tak mocno, że dosłownie nie wiem, jak się za to zabrać. Ojejku, żeby to nic nie uszkodzić. Powolutku.
Prawimy to świeżego, upolowanego dzika. Jeśli dziki chronią przed tym. Ale mocno zapakowane. Proszę Państwa. Słyszycie odgłosy tej rzeźni. Przy okazji jestem na coś chory. Mogę brzmieć trochę inaczej i nie mieć głos. Jakieś ustrojstwo nosi się w powietrzu. I to nie mówię o koronawirusie. Kiwiec to jest. To taki bolą. Głos seksowny. Wszyscy się uginają pod nim. Szczególnie panie. Tymczasem już otwarty karton. Powietrze. Świeżo zebrane z chipsów. Tu mamy tak. O! Dla dzieciaków wybrałem sobie smurfy Świat Emocji. Na chwileczkę. Smurf to bał się ciemności. Ciutka pozycja. Polecana właśnie przez Thierry. O! Zawiera bardzo do rodziców, jak rozmawia z dzieckiem na temat emocji. Ja wychowuję swoje dzieci właśnie w tym duchu rozmów z emocjami. Coś, czego nikt nas nie uświadczył zapewne w dzieciństwie. Ale mam zamiar. O, ładnie narysowane. Nie wiem, się jakoś nie dbale. Ale to za ładnym szczytem. Fajnie, fajnie. Ojne przygody, ojeju. Tu jest cała masa. Będzie coraz więcej. Czego zapowiedzi? Kogoś interesuje to? Tu Sylwia Jaczczak, psycholog o tym. No to będzie pewnie w recenzji wkrótce. Idąc dalej, co tu mamy? Doktor Strange, ostatni tom z Marvel Now 2.0. O, nasz rodak kudrański, Szymon. Dostał pewnie rysunki, trój zeszytów. Zobaczymy, gdzie to jest, ile tego wszystko to jest. Ojejku. No właśnie, jest event Damnation. Ghost Rider to nawet jest. Ojejku, Iron Fist, Ben Reilly, Scarlet Spider. No. Spójrzmy na zapowiedzi. Ale pachnie ładnie. To jest Strange oczywiście, to już pewnie jest Marvel Fresh. Zwróćcie uwagę na nowe logo. A, może dalej wam będzie lepiej. Marvel Fresh, nowe logo. Znaczy, czerwca cytuje ta inicjatywa. Trochę tyłu, ale o. Dormammu. Przedem się targować. I tak 1000 razy. O, piekielnie dużo to wszystko jest. Ja jestem ile kudrański rysował właśnie. Jest naszym rodaku Szymon Kudrański. Pięknie. Piękna. Okładka. Piękna, powiem. Ach, ta czcionka. Kto to wymyślił? Ptać gotykiem na pochybelim. A jest. Damnation. Szymon Kudrański jest. A, gdzie to jeszcze? Tylko w tym? Okej, tylko w tym. Ale będzie. Jest ten wstęp jakiś, widzę. Podbudówka. Ładny grubasek. Nieźle, ale pachnie. Kolejny ostatni tom. Amazing Spider-Man. Dajcie z hukiem. Ach, to czytaliście poprzednie tomy. Dziesiątka. Ostatni. Czytaliście ostatnie tomy, to pewnie wiecie, kto jest na okładce. Ach, mówię o tej okładce, to jest tak piękne, że nie wiem. Wraca Carnage. Carnage wraca. No właśnie, ale spójrzcie od oddech. Jeśli nie wiecie, nie bywaliśmy spoilerami, ale by się dużo działo. Jaki on piękny. Jaki diabełek. Się dużo działo. No, o, połączenie z symbiotem dawnym. Venom. Zabijemy cię. Pięknie. Dalej. No jest, Nick Spencer. Już zapowiedź kolejna. Marvel Fresh po raz kolejny. No a tu się sam spoiluje Egmont. Przepryko, nie będziemy wiedzieć, co będzie. Dużo tego, oddaj słupkiem ostatni tom. Fajnie. Kolejny ostatni tom. Znawidzona przez wielu seria Batmana. Tom 12 miasto Bane'a. To jest ten tom, którym wszyscy słyszeli, bo spoilery się unoszą niesamowicie. W weterze komiksowym. Nienawidzę tego, po prostu było ciężko się komiksem, ale jesteś narażony na samo spoilerów. Tak samo jak Wanda i Vision. Czy teraz Falcon Zimowy Żołnierz, to jest po prostu przekleństwo się czasu. Wszędzie są spoilery. Więc to są, nie wiem, co się stanie. Ten punkt najgorszy. Tylko teraz najważniejsza jest droga, jak do tego doszło. Podwójny tom. Cały tom, Toma Kinga. I później już przejdziemy do kolejnych. No zobaczcie, w przygotowaniu właśnie już jest. Widzę tutaj część 4. Właśnie idzie mu zbyt dobrze.
Nowych, żadnych innych rzeczy nie ma. No właśnie, ostatni tom. Tak jak w katalogu często. Szkoda. Że tu się wyjaśni. A spoiler był przed chwilą. Nie powiem, mignęło wam. Zresztą wszyscy widzieli tą scenę. Jest tego więcej. No właśnie, ciekawe, co to się zakończy. Tyle z tego. Będzie recenzja. Jeśli nie znacie moich opinii o tym ranie Toma Kinga, to uważam, że do tego tomu było całkiem zarobiście. Ten tytuł uważam za genialny. A dalej to już jest niestety dziwnie. Mam nadzieję, że też trochę tu się zreflektują. O, co dalej? Karton Won. Włączam z jednej strony, z drugiej strony mówiona to Raus. A my mówimy Wynocha. Trolle Stroj. Bardzo fajna, pocieszna seria. Makabryczna przy okazji, bo trolle jedzą ludzi. Spijamy z nich krew, jedzą kosteczki. Szpik wysysają po prostu. To taki Asterix dla dorosłych, to bardzo mocno dorosłych. Folia poszła. Kolejne tomy. Patrzmy na zapowiedź, czy jest jakaś z tyłu. To trochę większy kwiatowo. Jest. O, nie ma zapowiedzi. Czekam na Pyrkon. No właśnie, wiedziałem, że tak będzie. Nie są pewni. To jest ciekawe. Myślałem, że jego piątka zapowiedziana. Przy okazji przepięknie narysowany. Przepięknie lubi pan ten styl rysunków w komiksach frankofońskich. Trolle Stroje, szkoła. To się urwało powieść w tomie trzecim. Tu kontynuujemy ją. Małe troliki są szkolone. Piękny komiks. Później te rysunki piękne. I te potwory, i te jatka. Za chwilę będzie dużo scen dla dorosłych. Będzie, pewnie będzie. Zobaczymy to. Ja, będziemy tu unikać tego, że ten film miał wyższą kategorię, jeszcze mnie zblokują. Piękne szkice nawet. Piękne. No, to tak montu. Trolle Story. Tom czwarty. Batman, Miasto Bane, na tom 12 ostatni. Amazing Spider-Man Globalna Sieć. Tom 10 również ostatni. Strange. Tom czwarty, również ostatni, będzie recenzowany.